8 kwietnia do Katynia przyleciał premier Donald Tusk z całą rządową delegacją. Oni nie przylecieli Tupolewem, ponieważ ten Tupolew był niesprawny. Skorzystano z pomocy wojska, delegacja rządowa przyleciała w części rządowymi kasami oraz innymi statkami powietrznymi, jakimi dysponuje polski rząd, czyli jakami. Też starymi, wytrużonymi samolotami. Dziękujemy bardzo. Nie podróżowali tu po lewej. Jarosław Olechowski dociera w tej chwili na lotnisko w Smoleńsku. Miejmy nadzieję, że za kilka chwil będziemy mieli najświeższe informacje. My jeszcze raz przeniesiemy się teraz do Katynia. Tam jest Paweł Prus. Pawle? Tak, no tutaj 5 minut temu dosłownie w jednej chwili na tym cmentarzu zapanowała wielka cisza. Tak jak wcześniej było, jeszcze trochę słychać gwar, ludzie chodzili, zajmowali miejsca. W tej chwili ta informacja dotarła już chyba do wszystkich. Widzę ludzi rozmawiających przez telefony, widzę kobiety płaczące już w tej chwili, więc wszyscy są trochę zdezorientowani. Właśnie w tej chwili słyszę ktoś głośno przez głośniki. Podaję właśnie te informacje, że prawdopodobnie ten samolot się rozbił, że jeszcze nie mamy potwierdzenia. Niektórzy ludzie składają ręce jak do modlitwy i uważnie nasłuchują tutaj. Na razie chyba jeszcze nikt nie wierzy w to, co się stało. Jeżeli to jest prawda, wszyscy mają nadzieję, że jednak może to jest błędna informacja, choć my już, tak jak Sławku wcześniej mówiłeś, wiemy o tym, że ta informacja została potwierdzona, więc wszyscy stoją tutaj, trzymają te wieńce, które pierwotnie były przeznaczone do złożenia tutaj pod tym pomnikiem razem z panem prezydentem. No i czekamy, co będzie dalej. No, w tej chwili na pewno ta uroczystość się tutaj nie odbędzie, bo chyba to już nie ma takiego sensu i wszyscy czekają, co się wydarzy dalej. I przede wszystkim także na potwierdzenie tej informacji. Mieliśmy opłakiwać tych, którzy zginęli 70 lat temu, zamordowani przez Stalina. Tymczasem przedziwny los. Zdarzyło się coś, szanowni państwo, niezwykłego. Przypomnijmy, że z informacji, które docierają do nas z różnych stron, ale jednocześnie potwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i jej rzecznika Piotra Paszkowskiego, prezydencki samolot Tu-154 podczas lądowania na lotnisku w Smoleńsku zahaczył o drzewa, spadł, zapalił się. Pożar został ugaszony, ale są ogromne zniszczenia. Tak właśnie wygląda samolot. Wyglądał, jeśli tak może powiedzieć, to jest właśnie prezydencki Tu-154. Samolot spadł, zniszczenia są ogromne, tak ogromne, że jak powiedział nam w TVP Info Piotr Paszkowski, trudno przypuszczać, by ktokolwiek wyszedł z tej katastrofy żywym. Tymczasem 87 osób, to podaje już oficjalnie kilka agencji, było na pokładzie. Wiemy na pewno, że był tam prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką. Prawdopodobnie było tam także wiele innych postaci, czołowych postaci życia politycznego w naszym kraju. Nie chcę wymieniać nazwisk. Nie wiemy jeszcze dokładnie. Wiadomo jednak, że to ogromny dramat nas wszystkich, całego naszego narodu. My łączymy się z Wojciechem Łuczakiem z raportu lotniczego, specjalisty od spraw związanych z wojskowością i z samolotami. Witam, panie redaktorze. Dzień dobry. No ja jestem w takim szoku, że mi się nogi trzęsą, mówiąc szczerze, bo leciałem wielokrotnie tym samolotem i trudno mi powiedzieć, wyrazić w tej sytuacji, co czuję. No po prostu żal i trudno mi powiedzieć. Jest to po raz pierwszy coś takiego zdarza się w głowie państwa, w jego de facto dyspozycyjnym samolocie, z całością osób, które są na najwyższych stanowiskach w państwie. Dla mnie podstawowym pytaniem jest również, czy brat prezydenta...